Tabaka, dzień dobry. Dziś mamy wtorek, 16 kwietnia. Zapraszam na Silesia Fresh. Przed Bielskim Sądem Okręgowym zakończył się proces po tragedii, do której doszło w grudniu 2019 roku w Szczyrku. Po eksplozji gazu zawalił się dom. Zginęło 8 osób. Oskarżonych jest 6 osób. Wyrok zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. Wybuch zniszczył całkowicie 3-kondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała 8 osób, w tym 4 dzieci. Zdaniem prokuratury do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Wykonywano go, by doprowadzić energię do nowej inwestycji deweloperskiej. Dziś rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator zażądała dla szefa firmy 10 lat więzienia, dla pracownika robiącego odwiert 8 lat, a dla jego pomocnika 6. Dla oskarżonych, na których ciąży zarzut spowodowania nieprawidłowości w dokumentacji przy rozbudowie sieci gazowej, kar ponad 5 lat więzienia. Do tego dochodzą zakazy wykonywania zawodu oraz wieluset tysięczne kwoty za zniszczenia. Prokuratura w akcie oskarżenia wskazywała m.in., że przekop wykonany był metodą przewiertu, co było niezgodne z projektem. Oskarżeni realizowali pracę, choć nie mieli pewności, w którym miejscu przebiegał gazociąg. Wyrok zostanie ogłoszony 30 kwietnia lub 10 maja. To największy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska otrzymała 27 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. program Czyste Powietrze, zwiększony dostęp do internetu czy modernizację przejazdów kolejowych. Mają zostać zainwestowane do końca czerwca. Fatima Orlińska. Planów na wykorzystanie środków KPO samorządy od dawna mają wiele, jednak przez ostatnie 2 lata w tej sprawie niewiele się działo. Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji pozwalających odblokować kolejne transze, a w ramach aktualnej samorządowcy planują realizację projektów obejmujących cele klimatyczne, poprawy bezpieczeństwa transportu i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Mamy oczywiście cały zestaw projektów, który zafunkcjonuje, to jest przebudowa Armii Krajowej, to są kwestie budowy hali widowiskowo-sportowej, przebudowy stadionu żużlowego. Wydatków jest bardzo dużo, one wynikają z jednej strony z potrzeb mieszkańców, a z drugiej strony pewnych trendów cywilizacyjnych. Bardzo chciałbym rozwijać gospodarkę odpadami, czyli coś, co powodowało, że tak naprawdę odbiór odpadów będzie tańszy, bardziej przewidywalny i ten odpad będzie zagospodarowany na terenie miasta, będzie służył w postaci ciepła, prądu czy wodoru. To największy dotąd jednorazowy przelew w trakcie obecności Polski w Unii, stąd nie tylko doświadczeni samorządowcy, ale i startujący w drugiej turze wyborów kandydaci, często debiutanci z KPO, zrobili element programu wyborczego we wciąż trwającej kampanii i mają pomysły, jak je wykorzystać na swoim terenie. Jaworznie zdecydowanie powinny zostać zainwestowane w rozwiązanie bomby ekologicznej, jaka jest w Jaworznie w Jeleniu. Jest to wąwolnica, jest to gigantyczna bomba ekologiczna, którą absolutnie trzeba jak najszybciej zlikwidować, trzeba ten problem rozwiązać. A drugim taką rzeczą to jest z pewnością dofinansowanie Jaworzyńskiego Szpitala, modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego, a także powstanie porodówki. Szacuje się, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4-5%. Długofalowo KPO przyczynić może się do 2% wzrostu gospodarczego. Ale tak wielkie pieniądze to także problemy. Jeśli nagle pojawia się duża strona popytowa, silna strona popytowa i podaż za tym nie nadąża, to najczęściej mechanizm rynkowy polega na tym, że rośnie cena. I to rzeczywiście może się wydarzyć. Mamy historycznie rzecz biorąc, możemy spojrzeć na przykład na moment, kiedy przechodziliśmy z jednego na drugi typ rozliczania fotowoltaiki. I to była chwila, kiedy nagle się okazało, że rzeczywiście te podmioty były zawalone robotą. Mówiąc językiem kolokwialnym, miały tej pracy pokokartkę tak zwaną. Natomiast był potem moment, kiedy to nagle spadło i to dramatycznie. Tu może się zdarzyć podobne, natomiast jest zupełnie troszkę, jest inna perspektywa, ponieważ tutaj to nie jest jeden obszar, tak jak to było z fotowoltaiką, tylko dotykamy wielu różnych obszarów, które muszą ze sobą współpracować, współdziałać. Co tym samym nie musi oznaczać aż tak drastycznego wzrostu cen. Według Ministerstwa Funduszy KPO w przeliczeniu na jednego obywatela Polski to jednorazowo kwota ponad 7 tysięcy złotych. W ramach pierwszej transzy ma zostać przeprowadzona również transformacja cyfrowa. Będzie to likwidacja białych plam, jeśli chodzi o dostęp do
szerokopasmowego internetu, białych plam, czyli takich miejsc, gdzie komercyjnie doprowadzanie szerokopasmowego internetu się nie opłaca, ale tam mieszkają ludzie. To są najczęściej mniejsze gminy i dzięki środkom z KPO do miliona gospodarstw domowych, prawie milion, otrzyma dostęp do szerokopasmowego internetu i po zrealizowaniu właściwie tego programu w ramach KPO będziemy mogli powiedzieć, że tych białych plam, takiego wykluczenia, jeśli chodzi o dostęp do szybkiego internetu, w naszym kraju nie będzie. Łącznie do Polski w ramach KPO ma trafić ponad 250 miliardów złotych. Kolejne wnioski ministerstwo będzie składało z początkiem września. Następna transza trafi do Polski do końca roku. Walka o głosy i zdrowie mieszkańców Gliwic. Przed drugą turą wyborów w tym mieście kampania rozgrywa się m.in. na gruncie budowy nowego szpitala. W Gliwicach powinien powstać we współpracy z lokalnymi władzami duży szpital Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który zabezpieczy mieszkańców zachodniej części regionu. Czy wyborcze obietnice się zmaterializują? O tym Paweł Jędrusik. Minister zdrowia Izabela Leszczyna widziałaby współpracę pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Gliwicami, bo ten pierwszy nie ukrywa, że uczelnia potrzebuje nowoczesnego szpitala. Obecne placówki w Gliwicach miałyby zostać wtedy zlikwidowane. Szereg jednostek szpitalnych jest w starym budownictwie, łącznie z tym, że czasami na badania diagnostyczne trzeba przewozić pacjenta z jednej części szpitala na drugą meleksem. O tym, że nowy szpital jest potrzebny, nie trzeba nikogo przekonywać. Problem jest natomiast z finansowaniem jego budowy. Pomysł ma już minister zdrowia. Doszliśmy więc do wniosku, że Rada Ministrów, minister zdrowia może wystąpić do Rady Ministrów z prośbą o ustanowienie wieloletniego programu. Bo chodzi o to, że Gliwice pieniądze będą mieć na tak zwaną część podstawową, czyli praktycznie budowę szpitala w stanie surowym zamkniętym. A tak każdy dołożyłby swoją cegiełkę do budowy. Wpłynęło nam 5 ofert w tym postępowaniu przetargowym, najtańsza na 878 milionów złotych. Nowy szpital miałby powstać przy ulicy Kujawskiej, niedaleko Areny Gliwice. Warto przeanalizować po pierwsze tą lokalizację, a jeśli ta lokalizacja miałaby jakieś mankamenty, być może szybko znaleźć inną. Byle tylko do czasu wyborów mieszkańcy nie stracili więcej zdrowia, bynajmniej nie z powodu braku szpitala, a wyborczej przepychanki obietnic. Kampania wyborcza to balansowanie między hejtem a komplementami. Przed drugą turą trwa w najlepsze i potrwa jeszcze do piątku, do ciszy wyborczej. Dziś ciężkie działa wytoczono w Siemianowicach Śląskich i Będzinie. Paweł Jędrusik. Anna Zasada Chorab znalazła się w drugiej turze i pyta. Wszyscy wiedzą o tym, że te zmiany są konieczne. Co takiego się stało? No bo w poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o obecnego prezydenta, miał aż 84% poparcia. Więc ten spadek na 28% no jest, bym powiedziała, spektakularny w skali też kraju. Ale nie o urzędującego prezydenta tu chodzi, a o to, kto jest dla niego alternatywą, czyli Annę Zasadę Chorab i o to, kto ją wspiera. Ona nie zmarnuje ani minuty na jałowe spory. Ona jest przygotowana w sensie zawodowym, w sensie doświadczeń, umiejętności i kobiecej empatii. Ale nie tylko kandydatkę z Siemianowic Śląskich wychwalał senator. W Będzinie poparł Konrada Dziubę. Nie tylko on. Do wyborców przemawiała także senator Beata Małecka-Libera i uzasadniała, czemu głosować na Dziubę. Bo macie świetnego kandydata na prezydenta. Konrad Dziuba jest człowiekiem młodym, energicznym, z pomysłem. Jest nie tylko dobrym menadżerem, bo znam go od dłuższego czasu z tej strony, ale także świetnym liderem. Z kolei sam kandydat ubolewał, że nie było mu dane zetrzeć się z Łukaszem Komoniewskim. Panie prezydencie, ubolewam nad tym, iż nie przyjął pan wezwania do rzetelnej i uczciwej debaty. Ja zapraszając pana do rozmowy, czyniłem to oczywiście z szacunku do naszych wyborców. A wyborcy zdecydują 21 kwietnia i zdaniem eksperta Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego zmiany będą. No, ja widzę takie trzy miejsca. Znaczy, pierwsze to są Siemianowice Śląskie, tu
moim zdaniem na zasadach chorób wyrasta na faworyta i ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. Drugim miejscem to jest Zabrze. A trzecie, zdaniem doktora, to Gliwice. Jedno jest pewne, w poniedziałek, 22 kwietnia, niektórzy będą musieli przełknąć gorzki smak porażki. Po piersie Krzysztofa Respondka stanie w galerii artystycznej przy Placu Grunwaldzkim w Katowicach. Niedawno zmarły aktor i kabareciarz zostanie uhonorowany decyzją mieszkańców. Galeria artystyczna to plebiscyt, w którym mieszkańcy głosują na osoby zasłużone dla regionu w dziedzinie kultury i sztuki. Niemal 60% osób, które wzięły udział w tegorocznym plebiscycie, oddało swój głos właśnie na Respondka. Magda Sincewicz. Krystyna Bochenek, Wojciech Kilar, Franciszek Pieczka czy Zbigniew Cybulski, a teraz on. Do dotychczas uhonorowanych postaci w Galerii Artystycznej przy Placu Grunwaldzkim dołączył właśnie Krzysztof Respondek, znany i lubiany artysta, którego pożegnaliśmy 22 grudnia zeszłego roku, został w ten sposób wyróżniony przez mieszkańców. Około 60% wszystkich głosów zebrał właśnie Krzysztof Respondek. 1730 głosów, aby to właśnie jego popiersie zostało włączone do galerii artystycznej. Drugie miejsce w głosowaniu zajął Grzegorz Fittelberg. 564 głosy, 261 głosów i trzecie miejsce zajął Erwin Sówka. Plebiscyt organizowany jest przez miasto co roku. Tym razem w głosowaniu udział wzięło niemal 3000 osób. To dwa razy więcej niż poprzednio. Krzysiu był naprawdę świetnym artystą, bardzo lubiany. No, po jego śmierci szczególnie to było, jakby można, mogliśmy się przekonać, słysząc te wszystkie opinie wypisywane w różnych mediach społecznościowych na temat Krzysia. Także jak najbardziej. Myślę, że przynajmniej tyle możemy zrobić już. Jego już nie ma, ale coś dla niego można zrobić, jeżeli to będzie jedna z tych rzeczy, to super. Podobnego zdania są także ci, których dzisiaj spotkaliśmy w tym miejscu. Fajny facet, fajnie śpiewał, kawały, no super, że południk będzie, ja cieszę się. To był nasz chłopak, nie stąd, ale ja go bardzo lubiłam, bardzo. Cieszę się, że będzie. Bo tak, jakby nigdy nie zniknął. Rzeźba przedstawiająca Krzysztofa Respondka zostanie odsłonięta we wrześniu podczas obchodów rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Ulicami Sosnowca przeszedł błękitny marsz. Celem akcji jest podnoszenie świadomości na temat autyzmu. W Polsce jedno dziecko na 100 ma zdiagnozowany autyzm. Gościem honorowym imprezy był aktor Paweł Burczyk, ambasador kampanii społecznej Oswoić autyzm. Fatima Orlińska. Setki błękitnych balonów, transparentów odciśniętych na papierze dłoni i tyle samo uśmiechów. Tak wyglądały dziś ulice Sosnowca, którymi uczniowie z rodzicami i opiekunami przeszli w tradycyjnym już marszu, by okazać wsparcie rówieśnikom z autyzmem. Ale nie o samą solidarność chodzi, bo by zacząć akceptować osoby w spektrum, konieczna jest świadomość. O tym mówił dziś gość honorowy marszu Paweł Burczyk, aktor, ambasador akcji Oswoić autyzm, a przede wszystkim ojciec dorosłej już autystycznej córki. Jeździmy po to, żeby udowodnić, że taka nasza tajemnicza terapia działa cuda, wiecie, bo są różne terapie. Są terapia ręki, terapia logopedyczna, terapia taka. Wiktoria prawie do 6 roku życia nie mówiła, nie było kontaktu, no wszystkie te cechy takie autystyczne. Natomiast w momencie, kiedy zaakceptowaliśmy tę dziwność i pokochaliśmy bezwarunkową miłością w tym momencie, czyli z taką zgodą ze sobą i zgodą na świat, zgodą na to, co jest, to nagle zaczęły się dziać cuda. Terapia miłością jest najlepszą terapią dla dzieci autystycznych. Zaakceptuj, pokochaj i będą się działy cuda. Sosnowiecki Błękitny Marsz organizowany jest już od 10 lat z inicjatywy polonistki pedagog szkoły podstawowej nr 6 w Sosnowcu. Koordynatorka akcji przyznaje, że lata te zauważalnie zmieniły podejście młodych ludzi do rówieśników w spektrum autyzmu, a elementem wspólnej socjalizacji są m.in. zintegrowane zajęcia. One chodzą do szkół ogólnodostępnych, więc my na co dzień rozmawiamy z takimi rodzicami, wiemy, z jakimi trudnościami oni się borykają, stąd też taka inicjatywa. Niektóre możemy od razu zdiagnozować, a niektóre dzieci przychodzą już do nas i rozpoczynają naukę, już wiedząc, że mają zdiagnozowany autyzm.
częściej uczymy dzieci w ogólnodostępnej szkole z zespołem Aspergera. Natomiast no, z trudnościami większymi dzieci uczęszczają do szkół specjalnych. Dzieci mają dostosowania na podstawie opinii, które otrzymujemy i są po prostu, pracują z nauczycielem. Często mają zajęcia dodatkowe, indywidualne, ale są w ogólnych dostępnych klasach. Często mają pomoc nauczyciela wspomagającego. We wtorkowym marszu udział wzięły setki uczniów ze szkół z całego Sosnowca. Pośród nich znaleźli się również ci młodsi przedszkolaki. Chcieliśmy wesprzeć osoby, które cierpią na spektrum autyzmu, żeby zwrócić uwagę na ten problem, że takie osoby są wśród nas. My rozmawiamy w ogóle o autyzmie, no ale nie wskazujemy, które to są dzieci. Natomiast w naszej grupie też są takie dzieci. I warto pamiętać, że te dzieci z autyzmem nie są chore. To zaburzenie neurologiczne, które w dużym stopniu odbija się na funkcjonowaniu człowieka. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.